Ja mam tutaj też, zobacz, upgrade'a zrobionego. Zobacz, gdzie jest skała. A tu no coś i... wsadziłeś w środek? Tak, byłem utokarzem, taki bardzo cienki aluminium na roztoczeniu, wtoczył w karbon. On jest gdzieś dotąd. A to ci się opłacało w to robić? Jakbyś, chłopie, sztyce sobie kupił? Tak, cała sztyca w... 8 lat temu chyba 9 stów mi powiedział. Z karbonu. Rozumiesz, a miał trochę krótszą, nie? No to to każe akurat, to aluminium też dużo nie ważyło, nie? I przynajmniej w tym punkcie wiesz, o co chodzi, masz mocniejsze, nie? Jak ci zrobił precyzyjnie. No. Kurde, powiem ci, że kurde chłopaków interesują takie... Smaczki? Smaczki, no. Ci kurwa się... Ja się kurwa głupi czegoś nauczę. Czy to jest tu i tu, nie? No. Są tak słabo nagrywa, chyba wszystko tutaj ma. Proszę. No, musi być w osi to koło, że jak założysz do widelca, że nie będzie. Aha, po prostu do lewej pokazuje, niweluje? Nie. Muszę, wtedy wiem, no, gdzie jestem, nie? Rozumiem. Czy muszę kilka milimetrów w jedną czy w drugą. Będzie bardziej dociskał widać, wtedy będzie na tym kółeczku, tak? Tak. Tu jest luz. Teraz tak, na drugą stronę dasz radę go? Tak. Czy chcesz, żebyśmy ci posmarowali? Co ty zwarywałeś? Tam ani kapki nie może teraz być. No właśnie. Taki jaja, że nie można koła ściągnąć. Masakra. Powiedz, a te pedały to one mają też ten zegar czy tu też? Tak? Wszystko ma w sobie? Tak. I ile one mówisz kosztowały? No normalnie one kosztują tak. Normalnie 5 tysięcy, tak? A u ciebie? No myślę, że za czwóreczkę można by było. Kurde, 4 tysiące za same pedała, nie? Ja widziałem rower bez ograniczeń. To jak chłopaki obliczyli to... 120 tysięcy. Tam wszystko, wiesz, wszystko najwyższej półki pakowali, nie? Taki tytuł był, rower bez ograniczeń. A to co tu za cacko? To już jakiś czasowy chyba. Widzę kierownica ta płaska. Renofes rowerek. A to już klient już na niego czeka? Czyli zamawiacie po prostu pod klienta, nie? To zależy, niektóre tak. Generalnie to jest rower raczej nie do kupienia. No teraz ciężko jest ogólnie z częściami do rowerów, nie? Wiem, że był okres, że w ogóle nie mogli dopuścić rowera, bo brakowało jednego elementu jakiegoś. Tak. Ultegra. To jest też jedenastka? Dwunastka. Elektroniczna, no widzę właśnie elektroniczna. Dwunastka, kurde. Pierdzie. A widziałeś te rowery, co mają takie
Jak w Formule 1, aerodynamiczne takie prześwity. Przeloty powietrzowe w ramię. Wow. Te tłoczki też będzie fajnie ruszyć na pewno. Ale one muszą się ruszać, skoro pracowały cały czas, nie? Pracowały? Tak. Tak mi się wydaje. No skoro naciskałem i hamowały. Tak, tak, tak chodzą, no. No. One mają tą z boku śrubę, taką jeszcze do dokręcania też? Trzymającą, no. Trzymającą. Bo wiesz, bo jak się klocki wycierają, nie, to mówią... Nie, mają. Nie. Ty te nie mają? Jak to możliwe? One się trzymają na takich blaszkach. A każda jedna powinna mieć boczną taką jedną, którą dokręcasz, nie? I jedna, nie. Zawsze jak się wytrze klocek, to powinno się dosunąć wtedy. Nie, nie, taką. Nie, bo tu wchodzą dwa klocki. To ty mówisz przy mechanicznym. No, no. Jest hydrauliczny. Aha, przy mechanicznej. Na linkę w sensie. Nie. Jest taki, no. O takim też. Też są, takie specjalna śruba jest. No tak, ale to nie w tym modelu. Pyk. Pokaż w jakim jest stanie. Pyk. W jakim stanie one są? Jeszcze te, są. Te jeszcze są, a zobaczymy z tyłu co jest. Piotr, trzeba to przetrzeć, tylko to chyba tym... Najpierw to psiknij, tak? Uwiecznie. Uwiecznij sobie. Już. Czekaj, przód, tył. Kiedy następna wymiana będzie? Nie wiem. Za 10 lat. Nie hamujesz pani w ogóle, nie? No co na drodze hamujesz tam, kurwa, tylko troszeczkę, nie? Ciężko się te klocki wkłada. To już takie specyficzne te klocki, tak? Że to pod zamówienie musieliśmy. Naprawdę bardzo rzadko się zdarzy ten model. O. Przez 10 lat się wszystko zmienia, nie? Nawet hamulce inaczej już projektują. No tak. Z jakimiś kuwatymi żebarkami do chłodzenia, nie? Tak, że wiecie. No. Płaski się ma. Rozszerzmy tam. Full aerodynamiczne. Zobaczcie, jakie to cienkie. W tym miejscu będzie miał gdzieś 1,5 cm. Ale zaskakujące jest, jak już pracuje to w ramię. To jest jako całość, a ruchome jest. Ty, że to się tak na milimetry dosłownie mija. Szok. Jedna część, druga część i trzecia część. Ja tak podejrzewałem. A tam się coś chowa? To może być jak lampka. To jak widziałaś, to masz lampkę. A tamto? No to jeszcze powiem ci, nie wiem, ale... O, to jaki szeroki. Masakra. To chyba wsadzasz ty. Nie, to się było nawet nie wyczyła. Szefunko. Wielorama się tam. To jest na co to. Powiedz, ile takie cacuszko by teraz kosztowało? 30. Kierownica to jest obłędna. Jak te, jak w joysticku w PlayStation. Masz to takie, żeby sobie, ja pierdzielę, wypustki takie. To już to szok.
którym się ustawia ogólnie, żeby nie tarło? Mamy dwie śruby tutaj od zacisku, nie? No, to tak, to ja wiem. W momencie jak jest poluzowany, to ma tu możliwość po prostu ustawić go w różnych pozycjach. Ale powinno się go tylko nacisnąć wtedy parę razy i być tak, naciskamy parę razy, puszczamy i dokręcamy i powinno być trzymamy i dokręcamy. A na pewno trzymamy? Tak, na pewno trzymamy, bo jak puszczę, to on się ruszy znowu, nie? Rozumiem. W momencie jak trzymam, to dokręcam. Teraz puszczam, to się powinien rozszerzyć. Powinno być najlepsze ułożenie wtedy jest jej, nie? Ja wiem, że w silniku gumę, jak się tam na amortyzatorze którymś ustawia, tak samo jak nie poluźnisz tego wszystkiego, jak silnik zapracuje i on się sama ta guma ustawi, wtedy powinnaś dociągnąć tą gumę. To widzę w rowerach jest podobnie. To jest bardzo mało tego luzu. Tak, to jest do tego. No ale jest przepiękny, jest kozak rower. Hops. No. A widzieliście te koła na bazie płet wieloryba? Że tak jakbyś miał piła tarczowa, jak ma zęby, to te zęby są tak podwracane tutaj, powyginane. I jeszcze takie ryfle są jak w tych piłeczkach. Golf, no, że ryfle są specjalne, że powietrze po prostu jak uderza, to rozkręca ci to koło jak wiatrak, nie? Przy bocznym wietrze, nie? Is it time for my wings? I always thought I'd be flying by now. Here under the water, I've lived out the years. But up to the surface, I'm climbing now. Transformation is coming. Tak, no. Nie no, żona po prostu rozpędzają ci. Przy bocznym uderzeniu wiatru rozpędzają ci, nie? No ale koła też 17 tysięcy, nie? Nie wiem jak teraz przy tej inflacji. Mogą nawet jeszcze więcej kosztować. Tutaj tak w rowerze czasowym już ma to grube wszystko. U mnie nie ma tego tyle tutaj. Tak delikatnie wiesz, to jest tam przesady. Jak uda się idealnie, jak no nie uda się, bo to kurde jest za mało. A jak się nie uda, to po prostu za chwilę to się wiesz, ułoży, pohamuje kilka razy. Się dotrzą w odspie. Rama ci zasłania i ten. Jakie widoki. Przepiękna Polska. Masz tu numer jak na obrazku. I możesz do wojska iść parę metrów. Tu jest wojsko. Twierdzę. Co? Aha. Masz te płetwę wielorybie. No, tu masz czekaj, ten. Ale czego, bo nie chcę sobie zoomować, czekaj. O, teraz. No i to wygląda jak właśnie jak spiły, nie? Odwrócone te tarcze. Tylko tych ryfli tu nie widzę, bo powinny mieć jeszcze te ryfle. On ma te. Jak piłeczki golfowe. Tak, i to tak nie po całości, tylko takie widzisz, pasami idą te. Pasami. A te, co my kiedyś widzieli po 17 tysięcy, to miały te ryfle, nie? To był jeszcze inny model. No, może coś innego. 70 prawie 2000. No. No ale i tak w porównaniu do tego. Do tego no, co widziałem, to ten co widziałem to 30 kosztował, nie? No tak, ale w porównaniu do tego treka to i tak tańszy, nie? O 10 tysięcy. Tak.
kurwa, rowery kosmosu normalnie, bolidy Formuły 1. No, no masz, czekaj, tu jest ten, a zwykły taki, o, powiedzmy to. Jakie tu będą? Ten jest za 47. No. No to już są ceny obłędne za rower. Tu jest kurwa, na tym, tu jest na tym, gdzie jest na Ultegrze. Musiałbyś go, kurwa, przykuć do nogi, do siebie. Tu, ale to na, nie, czy nie na dura, nie, na Ultegrze, o, to jest dokładnie takie, jak tam ci mieli. Mhm. No, no to tak. 29, 30 tysięcy. I dokładnie, tak. Dokładnie jest to, co tam było. Tak, 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 to jest ten sam. No, masz tak, dokładnie ten sam. Koła masz tego. Ale koła trochę chyba inne. Takie same są, tak. To są te Syncrosa koła, gdzie ten znaczek jest taki, co tam widziałem na kołach. O tu, to. Tam, no, nawet na filmiku masz ten znaczek. Możliwe. Tutaj tego. No, także to są dokładnie te koła. Tylko tu po prostu może inne światło jest, że te koła nie wyglądają, bo tam błyszczące takie były bardziej, mm-hmm, nie? Mm-hmm. No, a tu może inne światło jest i dlatego ci się wydaje, że te, tak, że coś innego. Chłopaki jadą. Ale też czytałem gdzieś, że bardzo w tych foilach, bo mi się strasznie podobają, nie? Też te rowery bez kota. No. Ale czytałem, że strasznie komentowali. Sportową geometrię mają. Co znaczy sportową? Że za bardzo sobie musisz... Wyciągnięty do przodu jesteś i mocno pochylony. Czyli w niewygodnej pozycji, nie? No, sportowy, typowo sportowy. No ale te czasowe mają świetne teraz. Wiesz, ile ta kiera jego kosztuje? Ile? 70 tysięcy? Za co? Za sam ten... Kierownicę. Sama kierownica 70 tysięcy? Gdzieś czytałem, że ona jest w ogóle... Ojej. Wytłoczony niby. Ale jakie plaster miodu fajne. Czekaj, bo tu fajnie mówisz, że tutaj na końcu jest wykończone laserem, tak? No bo nie masz żadnej zakładki, nic, na ostro wszystko jest, że wiesz, nic nie uwiera, nic nie ten, nie? Ale jaki ładny materiał. Plaster miodu. A to tak wygląda, jakby troszeczkę gumy na tym było, nie? No jest taki trochę. Wow. No, powiem ci teraz skuwar. Robią, chłopie, wkładka też taka, wiesz, w miarę jakaś profesjonalna, z żelem w środku, że wiesz, gdzieś tam jest jakiś żel wtryśnięty. Powiem ci, że nawet tak, no, nawet nie będzie nic ujerało tu chyba. Nie wiem, czy raz... 400, tak? Nie. Za kawałek? No, za kawałek. Poka, bo to ma być lekkie. Ile to waży? Kurwa, Andrzeju. No kawałek szmatki jak z Guciego. Ty, to były te buty, które? Te z karbonu to są te, tak? No nie wiem, czy one mają karbon. Powiem wam, że nie, no, te są szosowe. Nie? Ta firma, powiem ci, że rewelacyjne. Cztery pary butów zajechałem, ale te to są genialne. Są tak dopasowane z tej firmy. One wyglądają w ogóle, wiesz, bardzo mi się podobają. Kurde, trenażer, kurde. Aha, bo tutaj sobie ustawiasz trasę, tak? No, czekaj, górską. Zaraz coś ci tam pokażę. Trenażer. Kurde, jakie to kurde. Ma wszystko teraz wymyślane. Tu wszystko jest, tylko miejsca nie ma, wiesz? Spoko, kurde. Co to one tutaj oznaczają? Czekaj, Blue Touch, włączenie, a to? Że jest zsynchronizowany? Tak. Te pikanie? Tak, to jest, że ten, że jest połączony z Bluetoothem, z czymś. Zwierząt to tutaj również lądowisko dla helikopterów, a także bardzo dużo. Kurde! Fajna, nic się nie nagrywa. Teraz dopiero się nagrywa chyba. Patrz, jak chodzi korba bio. Jak fajnie ten. Jakie wykorbienia fajne idą. Trzymaj. Odleciał. Zero nas policja złapie. Niezła zabawka.
będzie się z mecha spływał. Chcę obejrzeć to, niech nic nie ogląda. Tak, chcę zobaczyć, jak to... Jak to funkcjonuje w ogóle razem. Korba bio. No istne arcydzieło. Ile ta korba? 1900 coś za dwie tarcze. Dwie tarcze, tak? Ale mniejsza też jest bio? Też. Ale piękność. A kurwa, nie zdążyłem jak... Daj pauzę sobie. Kto był pierwszy? Słyszysz? Jacy. To? Daj pauzę, to ja ci cofnę i sobie nagrasz cały. Ta przerwa za chwilę. Przerwa, bo jestem zarżnięty. Huh. A ciekawe, jakby tak ustawił tak w realiu, żeby z nimi jechać, nie? Jakby to było... O, wypadek był jakiś. No masz. Teraz już. Długa, długa, prosta. Finiszowa, pod której było rondo na 500 metrów przed chwilą. Patrz, jest tam kraksa jakaś. Tutaj ta kraksa. Ja pierdziele, takie maszyny rozwalają. Przed metą, ale wszyscy ci kolarze, jak mówiłeś, pozbierali się, dojechali do mety. No i nerwowa końcówka. Ale to takie przez radę, przed całą metą, nie? Całą trasę daje wszystko z siebie, a przed metą kolizja. I teraz ten moment, kiedy właśnie Van Poppel, który za chwilę obejrzy się, ale ruszył Mats Pedersen, ruszył także Olaf Koi. Ale zobaczcie, jak wszyscy walczyli razem, ładnie. A tylko jeden może być zwycięzcą, no. Kurde. No, Emil tu doping zrobił. Kawunia. O, taką fajną latareczkę sobie malutką kupił. Muszę ją naładować, bo nawet nie wiem jak świeci. Fajnie, że ma akumulatorki do ładowania, a nie baterie, nie? Bo taka malutka bateria to by tego nie wytrzymała. Chyba, że tylko na takie pulsacyjne, nie? No i tak, gdzieś dzień, nie wiem, 7 godzin świeci, coś takiego. Non stop? Czy świeci? Mruga, nie? Mruga, no mrugać to będzie mrugało. Mnie nie interesuje, Jacek, ja tam wiesz, tak. Po nocy nie jeżdżę, to w nocy nie potrzebuję, a po prostu, żeby wiesz, żeby było mnie widać, nie? Mhm. No faktycznie, żeby to wyprostować, tak jak ty chcesz mieć pod tym. No? Ty też masz kable na wierzchu? Tak. U siebie? Tak. Ostatnio oglądałem wczoraj. Jakieś Chińczyki, czy tam Malezyjczyki, czy nie, Tajwańczyki jakiś wrzucał filmik, jak w tym najnowszym Giantie chowają te, chowają w ramę kable wszystkie. Widelce, no. I teraz zobacz, widzisz, pochował wszystko do środka. Czekaj, z widelca, czekaj, przewierci widelca i wszystko schował, skuba, no. O, widzisz, że teraz... Przeciąga kable, masz. Masz, zobacz. Aha, że wszystko jest schowane. Nie ma w ogóle żadnego kabla. Przód coś nie. Przód nie jest zmieniony, no właśnie. Jacek, spokojnie. Poczekaj do podjazdu. Jaki bierzemy, fajnie. Wiesz co bym zrobił? Tu brakuje PlayStation 5, synchronizację z VR i żebyś ty tam w środku był, wiesz o co chodzi. No to już do treningu, a nie do zabawy. Ale dopiero trening? Tak, w takie wiesz, w jakieś... Ale jak spocony i tak dalej, okulary na nosie wielkie i tego, to wiesz... No to wycieraczki musiałyby być. Chyba. Nie wiem... Aha, bo jest strasznie malutki. Teraz się zacznie podjazd. I teraz po płaskim cały czas zjechałeś. No już powoli się zatrzyma.
Fajna zabawa. Idzie się zmachać, powiem wam. Ale zobacz, tam bym zrobił na łożysku, jakbyś se wtedy skręcał, wiesz o co chodzi. Jakby było VR, czar byłby. Ja powiem ci, że u Krzyśka byłem na tym, jeździłeś, wpłynąłeś w tym, w kajaku takim, wiesz. Wybieraj sobie zimę, lato, no i plansze sobie mogłeś wybrać. Palmy, jakieś niepalmy. Fajna zabawa. Wolniej. No jest to fajne wykorbienie. Aj, robią teraz te zabawki super. Miodzio. Ale Rizer, to o, on powoduje... Aha, już widzę, o co chodzi. Masz zdjęcie. No. Wysoko... Aha, że to... Plus, pod... Czyli jedziesz pod górę, masz, to ci podnosi tak, do góry. Symuluje do plus 20% i do minus 10% na zjazdach. No. I oprócz tego ma ten jeszcze, że reaguje na skręty kierownicą i że wtedy w tej grze... W aplikacji też skręcasz. O, jadą już na szlifierkach. Już, kurde, panie. No tak wygląda. Tłoki muszą smarować. Mhm. No niezłe. Także. Ale fajne, zgrabne cacuszko sobie zamówiłeś. Pokaż, co tam do tego pakietu ci jeszcze dali. Fajne, bo nie jest taki, kurde... Taki duży. Wiecie, o co mi chodzi, kurde. No tu są te gąbeczki. Aha, do tego zestawu? No do kasku, nie? No, wymienne. No. I wymienny ten mechanizm. I cena przystępna była, nie? Ile? 200, tam 60, coś takiego. Fajne. No i tam jeszcze ci dodali, tak? Taką... Znaczy, no, torebeczka na kask, nie? Że sobie już chowasz. Jak gdzieś jedziesz do transportu, żeby się nie porysował, nie? Myk. Pięknie, ładnie. Ale się zmordowałem na tym trenażerze. Kurde, fajna zabawka. Jeszcze jak można się zsik... innymi ludźmi z całego kraju. Kurde. Zarąbiście. Patrzcie, co znalazłem, kurde, na drodze. Po. Wycieraczki nowutkie ktoś zgubił. Nie wiem, chyba kupił na dachu, zostawił. No chyba będą dobre. Ciekawe, czy do golfa będą pasować mojego dwójki. Może będą. Wyglądają na dobre. Powiem wam, że kiedyś znalazłem telefon taki wypasiony. Cały był zmiażdżony. I kurczę, jak gościa znaleźć? Wyciągnąłem kartę, rzuciłem do komputera i gościa miał jakiś rachunek do płacenia. I potem znalazłem go. Z telefonu już nie było nic, ale wszystkie zdjęcia sobie odzyskał, wszystkie dane, wszystkie numery telefonów. Że takie to przygody czasami na drodze się spotyka. No a to jak oddasz? Skąd będziesz wiedział, kto zgubił? Pójdą do golfa. A zobaczmy drugą. No druga nieciekawa. Specjalnie ktoś musiał przejechać, no. Może by to rozbił. Ale pióra wszystko. Pofaldowane, kurwa. Do wyrzucenia tu. Kurde, Emil,
Patrzcie, jakie Emil mi sprawił na zimę spodnie fajne. Kurde. Jesteśmy tej samej budowy praktycznie. No, zarąbiste, muszę powiedzieć. Luksus. Dzięki, Emilku. Niesamowity widok. Czy jest, cała twierdza mieści się w ręce. Jest podświetlona w nocy? Kolorowymi pierwotnymi czasami. Takie reportowe są. Odnośnie taka anegdotka mi się jeszcze przypomniała. Tej rury od szydełka. Zobaczone spoza granicą. Gdzie? Tu jest Max. A rura się gdzieś kończy tutaj. Oryginalny karbon. Jak mówiłem, tam w środku jest odtąd dotąd nakręcone aluminium. Bardzo cienkie. I kiedyś sobie chciałem sprawdzić, jak to jest bardzo wytrzymałe. I wyobraźcie sobie, że ładne parę lat temu wiozłem pół kartera i gaźnik do Trabanta. Zawinęłem se sznurkiem na rękę i 4 km wytrzymał. I do tej pory nic się tu nie dzieje. Także wzmocniłem sobie lepiej niż fabryka.